Kto się zna tej czwórki młodych ludzi, kto z obecnych 30 i 40 latów nie wychowywał się na muzyce The Beatles? Legenda zespołu z Liverpool jest nadal żywa, a upływ 15 lat od rozwiązania wcale jej nie osłabił. Miłośnicy grupy dawni i z najmłodszego pokolenia zrzeszają się w fan klubach, by razem słuchać, wspominać, dyskutować. Jedyny w Polsce fan klub Beatlesów wpisany przez Beatles City, oficjalne muzeum zespołu w Liverpool, na światową listę fan klubów, działa w Lublinie. Siedzibę ma w Lubelskim Domu Kultury. Wydaje biuletyny, organizuje pokazy filmów i wideo, spotkania przy muzyce, konkursy, dyskoteki. Prowadzi korespondencję z setkami miłośników zespołu w kraju i za granicą. Dlaczego zostaje się fanem Beatlesów? No może dlatego zostaje się. Po prostu Beatlesi są... Nawet nie chodzi o zespół, to jest cała legenda, cała kultura właściwie. Jeżeli się jest fanem Beatlesów, to jednocześnie wyznaje się pewną jakby filozofię. To znaczy jest to walka o pokój, miłość, nienawiść po prostu do wojny. Jeżeli ktoś po prostu chce, aby na świecie był pokój, by była miłość, po prostu zostaje fanem Beatlesów. Ten zespół to epoka, której wy nie znacie bezpośrednio, bo to już nie wasze czasy. Tak, to są już nie nasze czasy, ale wiele słyszymy od kolegów, jakichś materiałów źródłowych, wiele słyszymy z piosenek Beatlesów. W chwilach na przykład smutnych lubię ten utwór, w chwilach radosnych inny znowuż. Faktem jest, że można stwierdzić, że na każdą okazję jest, można wybrać sobie coś dla siebie. Kochamy ich w zasadzie za to, co zrobili dla nas. I nie patrzymy na nich jako na ludzi, tylko na tych, którzy coś nam dają, coś niosą. To są utwory, w których każdy czuje się, że jest cząstką. I to chyba daje tą pełnię i tą fantastyczną atmosferę utworów Beatles. Jedyny w Polsce oficjalny fan klub zespołu The Beatles. Przez 5 lat działalności nasz fan klub nawiązał współpracę ze wszystkimi fan klubami na świecie oraz z wydawnictwami. Otrzymujemy wiele listów, zwiastunów nowych wydań, płyt, książek. Otrzymujemy również wiele różnych próśb o przedstawienie historii Beatlesów, o uzupełnienie, o wypowiedzenie się o najważniejszych wydarzeniach zespołu The Beatles. Oprócz tego wydajemy różne ciekawostki, pamiątki oraz materiały drukowane, które obejmują całą historię zespołu The Beatles. Czym jest dla mnie ta muzyka? No na pewno muzyka zespołu The Beatles jest przede wszystkim sposobem na życie. To znaczy człowiek, który raz zetknął się z ideami, nie może o nich zapomnieć. Na pewno to, co głoszę w swoich piosenkach, jest głęboko ludzkie i głęboko humanitarne. To znaczy człowiek powinien kochać przede wszystkim, powinien żyć w zgodzie z przyrodą i z innymi ludźmi. To muzyka, od której każdy w zasadzie powinien zaczynać swoją muzyczną edukację. Dla mnie ona była pierwszą, jest ona podstawą wszystkich późniejszych muzycznych doznań. Ja, gdybym nie słuchała Beatlesów, na pewno bym była innym człowiekiem. Oni mi pozwalają zrozumieć lepiej świat. No, z ich muzyką przeżyłam te wspaniałe chwile radości, smutku. Ich hasła miłości, braterstwa, pokoju na świecie są piękne i dlatego chciałabym, żeby wszyscy ludzie starali się zrozumieć te ich idee. No, nie potrafię, jak ktoś mówi, w tej chwili wyjść z tego okręgu i właściwie jestem pod działaniem. Na pewno starczy mi sił, żeby, jak ktoś mówi, być pod wrażeniem do końca nawet życia.
Dziękuję.